Alinka! Danusia? Aha. Co, już gotowa? Tak, czekam tylko na szwagra. A powiedz, jak długo zostaniesz u siostry? Nie, jutro po południu wracam. Ala, słuchaj, rozmroziłam lodówkę. Czy mogłabyś wpaść do mnie i zobaczyć, żeby woda wyszła? No pewnie! Poprosiłabym Tadzika, ale on się zupełnie nie nadaje. Dlaczego? A jak zobaczy tylko pustą lodówkę, to zaraz mu się zbiera na płacz. A? Czekaj, dam ci klucze. Dobra. Trzymaj. Dobra, nie martw się, przygarnę twojego norka na jutrzejszy obiad. Świetnie. Wiesz co, dałabym mu też dzisiaj kolację, no ale jesteśmy zaproszeni do mojej mamy. Zjazd rodzinny. Przyjeżdża wujek Leon z Sochaczewa. Czyli Karol też z tobą idzie? Kochana, niech nie znam mojego męża, jeśli w minutę po powrocie z pracy nie powie mi, że jest najbardziej zmęczonym i wykończonym facetem na całym świecie. Wiesz co zrobi? Uważaj. Zrobi tak. Malinka, od 9 lat, odkąd prowadzę ten cholerny tramwaj, w życiu nie miałem jeszcze takiego ciężkiego dnia. A potem złoży swoje umęczone ciało na tym krześle i powie: już myślałem, że tego nie doczekam. A zaraz potem oświadczy: wiesz co, tak bardzo bym chciał pójść z tobą do twojej mamy, ale obawiam się, że będziesz musiała pójść sama. Przesadzasz. Ala, od 9 lat, odkąd prowadzę ten cholerny tramwaj, nigdy jeszcze nie miałem tak ciężkiego dnia. Myślałem, że już tego nie doczekam. Cześć, Danka. Cześć, Karol. Alinko, tak strasznie chciałbym z tobą pójść do twojej matki, ale obawiam się, że będziesz musiała pójść sama. Nie, Karol, nie możemy zostać w domu, nie mamy nic do jedzenia. Oj, co tam? Nie będę jadł, za bardzo jestem zmęczony. Pójdę do łazienki, ochlapię twarz, a potem padnę jak kawka. Nawet nie miałbym sił, żeby podnieść widelec. Mój biedny chłopiec jest zanadto zmęczony, żeby jeść. Zobaczysz, dokładnie za 5 sekund wrzaśnie stamtąd. Alina, zostało jeszcze coś z wczorajszej kolacji? Raz, dwa, trzy. Ala! Yes! Zostało coś z wczorajszej kolacji. Alina! To mój szwagier. Pa! No co, nie słyszałaś? Pytałem, czy zostało coś z kolacji. Karol, zjemy u mojej mamy. Mówiłem ci, ja nie idę z tobą do mamy. Jestem zmęczony i muszę się wcześniej położyć. No to położysz się wcześniej. Pójdziemy do mamy, szybciutko zjemy i zaraz wracamy do domu. Wiesz, że ja tak nie lubię. Ja nie lubię jeść w biegu. Ty w biegu? Przecież ty zjadasz tyle, że w ogóle cud, że się potem ruszasz. Nie potrafisz zrozumieć, że jestem wykończony. Nie, ty nie jesteś wykończony. Ty tylko kombinujesz jak koń pod górę, dlatego że nie chcesz ze mną iść do mojej mamy. I ja nawet wiem dlaczego. Dlatego, że chcesz sobie iść gdzie indziej, tak? Tak. Masz absolutną rację. Chcę sobie iść gdzie indziej. Chcę sobie iść prosto do mojego łóżka. Wiesz dlaczego? Bo jutro rano mamy w pracy testy medyczne dla motorniczych. Sprawdzą mi wszystko, nie? Między innymi sprawność fizyczną i refleks. Dlatego właśnie muszę być wypoczęty. No brawo, brawo. Nareszcie wymyśliłeś coś nowego. Co ty uważasz, to jest kłamstwo? Tak. To proszę bardzo, proszę. O, tu masz napisane. Jutro 8 rano w przychodni zakładowej. Może mi teraz uwierzysz. Karolku, przepraszam bardzo. Przepraszam. Wiesz co, może ja ci jednak przygotuję szybko coś ciepłego. Nie, 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 daj spokój, daj spokój. Nie, nie chcę jeść, już nie będę w ogóle jadł. No idź i mną się nie przejmuj, no. Na pewno. Ale nic się nie martw, Ala, no. To ja wrócę szybciutko, zobaczysz. Nie, nie, nie gnaj z mojego powodu na złamanie karku, no Ala, no. A, wyluzuj się, no. No dobrze. To pa, Karol. To pa. Baw się dobrze.
Papa! Baw się dobrze, baw się dobrze, baw się dobrze. Do widzenia, Karol. Baw się dobrze, Ala. Norek. Panie Krawczyk, to już dzisiaj szalony wieczór na Camp Nou. 100 tysięcy widzów! Tak jest! Niepokonany! Niepokonany! Stary! Jak bzykniemy orły od Focka, wygramy całą ligę! Spokojnie, panie Ronaldo, spokojnie! 100%, że wygramy! A swoją drogą, kiedy byśmy wygrali z nimi ostatni raz? Nie pamiętam. To jeszcze chyba jakieś w stanie wojennym. Czuję, że dzisiaj znowu wrócą te piękne dni! A ty wiesz, że mało brakowało, a siedziałbym teraz z Alą na jakimś kretyńskim przyjęciu u jej matki. Twoja wina, ciągle coś kręcisz, kombinujesz, coś... Dlaczego ty po prostu nie staniesz przed nią i nie powiesz, Alina, idę na mecz? Kto to mówi? Kto to mówi? A jak było wtedy, jak Danka kazała ci iść do swojej matki, no? Akurat tego wieczoru mieliśmy iść sobie popykać w ping-ponga. No wiesz, co by nie mówić o tego wieczoru, jednak graliśmy w ping-ponga. No tak, ale w debla. Ty i ja kontra Danka i jej matka. Pamiętam, dostaliśmy łomot. No? Karol, wiesz, zanim spotkamy chłopaków, muszę ci coś powiedzieć. Przez cały ten sezon, wiesz, byłeś dla nas fantastycznym przykładem. Jeżeli dołożymy tym orłom od Focka, to będzie naprawdę twoja zasługa, Karol. Dobry bramkarz to jest połowa drużyny. Dzięki, stary. A już szeroki bramkarz to jakieś 3/4. Ty wiesz, dlaczego oni w ogóle nie strzelają nam bramek? Bo dzięki twoim plecom, stary, oni w ogóle nie widzą naszej bramki. Norek, daj spokój, no! Czuję, że dzisiaj zagram jak nigdy. Niepokonany! Niepokonany! Karol, no jak możesz? Zdaje się, że zostawiłem coś na górze. Cześć, Ala. Od początku wiedziałeś, że idziesz kopać piłkę, tak? Ala, nic na to nie poradzę. To jest po prostu wielki mecz. Mecz o mistrzostwo i wejście do drugiej Ligi Szóstek. Aluśku, Alusie. Nie. Każdego innego popołudnia poszedłbym z tobą do matki. Słowo Albatrosa. Więc masz jutro testy, tak? A ty chcesz sobie tak po prostu zaryzykować? Chcesz sobie po prostu iść zagrać w piłkę, tak? A co ma do tego piłka? Podczas poprzedniego meczu tak sobie nadwyrężyłeś kręgosłup, że nie mogłeś nawet prosto stanąć. Karol, nie pójdziesz grać w żadną piłkę. A ja muszę iść. Ja obiecałem chłopakom. Chłopakom? A co ze mną? A co z twoją pracą? A co z naszą przyszłością? No, Karol, jeżeli ty chcesz iść kopać sobie piłkę, wiedząc, że możesz sobie zrobić krzywdę i stracić robotę, z której oboje żyjemy, no to proszę bardzo. No idź! Idź! Zrób to! Jesteś przecież dorosłym facetem, prawda? Tak. Co jest, Karol? Dzwoń po Szulca. Niech stanie za mnie na bramce. Ja nie gram. Ale Karol, przegramy. Nie gram! Jesteś zadowolona? Tak. To co? Pójdziesz ze mną do mojej mamy? Nie, nie pójdę z tobą do twojej mamy. Idę spać. Pa, kochanie. Baw się dobrze. Karol, musisz grać.
Karol Schulz nie może. Nie może, pracuje. Nikt cię nie zastąpi, Karol. Nie idę. Karol, musisz, błagam cię. Karol, jaki ty możesz mieć powód, żeby nie grać? Tadek, mam wielki powód, żeby nie grać i nie gram. Tak, tak, oczywiście. Ty masz wielki powód, żeby nie grać, a my oczywiście musimy się z tym pogodzić. Ha! Bez ciebie na bramce. Dostaniemy normalny łomot jak nic. Tak jest, dostaniecie normalny łomot jak nic. No, chłopaki jakoś to przeżyją. Straszne rozczarowanie, ale prędzej czy później pogodzą się. O, nie przejmuj się. Wytłumaczę im, że postanowiłeś nie grać z takiego oto powodu, że postanowiłeś nie grać. A facet twojego kalibru jak coś postanowi, to już żadna siła go nie powstrzyma. A, narzeczona Cześka Pawlaka ma nas dzisiaj do ping... O Boże. Chyba nie odwoła ślubu tylko dlatego, że jej narzeczony dostanie baty aż mi. Jarek Geller przygotował obiad dla zwycięzców. Pizza w trzech rodzajach i golonka w piwie. No i cała góra schabowych, takie jak lubisz, w grubej panierce. A, zjedlibyśmy je jak zwykle po zwycięstwie. Ty jedną połowę, reszta drużyny drugą. No nic, trudno. Najwyżej ci z Otwocka to zjedzą. Cześć, Karol. Wiedziałem, że schabowe w panierce zrobią swoje. Kurnie, powiem, co dla nas dzisiaj zrobiłeś? W życiu byśmy ich nie pokonali i nie awansowali, gdyby nie ty. No, Janek. Co powiedział lekarz? Oj, Stasiu tam, no, powiedział, że to jest chyba zwykłe zbicie mięśni. Karol, musisz się teraz nasmarować maszczę kamforową. Do rana wszystko powinno przejść. Dobrze, no. Chłopaki, już dziękuję wam bardzo. Ja się nim zaopiekuję. Słuchajcie, Karol! Ja. Jesteś naszym mistrzem. Ja. Dobra, już ja sobie poradzę. Dajcie mu spokój, ja już sobie poradzę. No już. Dobra. Karol, no, rozluźnij się! Ja. Kuruj się, Karol, kuruj! Brameczko, ty nasza złota! Idźcie spokojnie do domu, już ja się nim zajmę. No. Nie trzaskać drzwiami! Karolku, już wszystko, wszystko będzie dobrze. Karolku, może ja ci dam szklankę wody, co? To było tak, czy nie? Tadek, umieram, Jezu, moje plecy, Tadek! Tadek, ja muszę coś z nimi zrobić, zanim Ala wróci, wiesz? Zaraz się kopnie, że grałem, no! Wiem. To jest poważne, Norek, wiesz? Nie tylko bolą mnie plecy, wiesz? Ale ja czuję gorąco i zimno na całym ciele pół na pół, wiesz, Tadek? Serio? Łeb ma gorący jak piekła, nogi zimne jak lody. Ty wiesz, co to znaczy mieć gorącą głowę i zimne nogi, Tadek? Tak, wiem. Jak w lipcu grzeje słońce, jak akurat stoję w kanale. Wiesz co, może ja ci zmierzę tę temperaturę. Gdzie wy trzymacie termometr? Szufladzie. Gdzie? Szufladzie. Szufladzie. Czekaj, już. Zaraz zmierzymy ci i wszystko będziemy wiedzieli. Dobrze? Chodź tu. Co? Jak możesz żreć w takiej chwili, kiedy ja kładam z bólu, no? To z nerwów, wiesz, z nerwów. Jezus. Jak się denerwuję, to...